Fenakistiskop to zabawka optyczna stworzona przez Józefa Plateau w 1833 roku. Fenakistiskop składa się z dysku, na którym widnieje seria rysunków tworzących cykl ruchu. Ważnym elementem dysku są podłużne nacięcia, poprzez które obserwujemy obracającą się zabawkę. Do przygotowania fenakistiskopu potrzebujemy tekturkę, papier, cyrkiel, linijkę i kątomierz, patyczek, nożyczki, ołówek i gumkę, kredki, flamastry oraz klej. A teraz przejdźmy do wykonania fenakistiskopu. Na tekturce wykreślamy cyrklem duży okrąg. Zaznaczamy środek i wyznaczamy średnicę. Od niej 12 razy odmierzamy kąt 30 stopni. Powstaje nam koło podzielone na 12 równych części. Wycinamy powstałe koło. Wzdłuż wyznaczonych wcześniej linii nacinamy tekturę i wycinamy cienkie prostokąty. Teraz czas na tarczę z obrazami. Na papierze wyznaczamy cyrklem okrąg, mniejszy niż powstały wcześniej na tekturze. Wycinamy koło i dzielimy je na 12 równych części, tak samo jak w przypadku tekturki. W każdej z wyznaczonych przestrzeni rysujemy inną fazę wymyślonego ruchu. Ja na mój cykl wybrałam lecącego motyla. Najpierw rysuję rozłożone skrzydła. Odpowiednio naprzeciwko rysuję motyla ze złożonymi skrzydłami. A pomiędzy tymi rysunkami uzupełniam brakujące fazy ruchu. Powstałe rysunki obrazują motyla, który odpowiednio składa i rozpościera swoje skrzydełka. Po narysowaniu 12 takich obrazków powstał pełen cykl ruchu. Koloruję mojego motyla. Bardzo ważne, by był on kontrastowy i wyraźnie narysowany. Tarczę z obrazkami przyklejam idealnie w środku przygotowanej wcześniej tekturki. A w środek powstałego po skleju dysku, tam gdzie dziurka po cyrklu, wbijam drewniany patyczek. Aby cieszyć się efektem naszej pracy, musimy podejść do lustra. Fenakistiskop musimy obrócić obrazem do tafli zwierciadła. Teraz pora umieścić naszą zabawkę na wysokości oczu i dłonią zacząć obracać dysk niczym wiatraczek na wietrze. Urok optycznego złudzenia zaobserwujemy tylko poprzez szparki obracającego się dysku.